Zróbmy teraz ćwiczenie ze strony Khan Academy. Jaka jest długość odcinka BA? Szukamy tak naprawdę odległości pomiędzy tymi liczbami. B jest równe minus 3, a A jest równe minus 4. Zwróć uwagę, że tu jest różnica 1, zatem długość odcinka BA jest równa 1. Sprawdźmy, przejdźmy do kolejnego zadania. Jaka jest długość odcinka DC? D mamy w tym miejscu, jest równe 2. C jest w tym miejscu równe minus 2. Jaka jest odległość pomiędzy minus 2 a 2? Zwróć uwagę, że od minus 2 do 0 jest 2, są dwie jednostki. I od 0 do 2 też są dwie jednostki, czyli 2 dodać 2 to jest 4. I to się zgadza, żeby przejść z minus 2 do 2 należy dodać 4. Czyli długość odcinka DC jest równa 4. Zróbmy jeszcze kilka przykładów. Długość odcinka DC. Jaki jest DC? D jest równe 4, C jest równe 1. Ile trzeba dodać, żeby z C przejść do D? 3. Zgadza się. Zatem długość odcinka DC albo CD jest równa 3. Jeszcze jeden przykład. Długość odcinka BD. B jest równe minus 2, D jest równe 5. Możesz to robić na dwa sposoby. Albo zastanawiać się, ile należy dodać do B, aby otrzymać D, czyli ile trzeba dodać do minus 2, aby otrzymać 5. W tym wypadku należałoby dodać ile? 7. Albo drugi sposób. Patrzysz, jaka jest odległość punktu B od 0. W tym wypadku to jest 2. Dwie jednostki tutaj mamy. Tu jest 2. I D od 0. To jest 5. 2 plus 5 to jest 7. Zróbmy jeszcze jeden przykład. Zobaczymy, ile punktów dostaniemy na koniec. Długość odcinka CB. Super proste. CB to jest długość ile? Mam nadzieję, że już wiesz. 1. Zrobiliśmy 5 przykładów pod rząd poprawnie. W związku z tym otrzymujemy punkty. Otrzymaliśmy odznakę. Jeżeli byłabym zalogowana, dopisałoby się to w tym momencie do mojego konta. Zachęcam Was do rozwiązywania tych zadań w serwisie Khan Academy.